Tego człowieka już mam tak serdecznie dosyć, aż mi się ulewa, jak go oglądam. Adolf Tusk! Adolf Tusk! Ale aż tak? Tak, bardzo, brawo, brawo, Republika! Republika, najlepsza telewizja! Obrzydliwa telewizja! A kto kogo torturował? No jak można było Kamińskiego torturować, jak on wyszedł z uśmiechem, z takim bananem na ustach? Przecież to jest śmiech na sali, żeby tam prezydent się przytulał z nimi, z przestępcami. Przez nos, przez gardło, co jeszcze przez to mieli mu wprowadzać? Tak, w Tuska wierzę, żeby pani wiedziała, że w Tuska wierzę. Tak, oczywiście w niego wierzę. Pytamy o prezesa dzisiaj. Czy pani zdaniem jest odklejony od rzeczywistości? Oczywiście, że tak. Ja że tak. Tego człowieka już mam tak serdecznie dosyć, aż mi się ulewa, jak go oglądam. No właśnie tak Donald Tusk powiedział wczoraj, że jest odklejony od rzeczywistości. Co to znaczy? No takie rzeczy opowiadać, takie głupoty, to chyba tylko prezes Kaczyński potrafi. Że głupoty? Tak. No bo właśnie powiedział, że jego zdanie. Ale kto kogo torturował? No jak można było Kamińskiego torturować, jak on wyszedł z uśmiechem z takim bananem na ustach? No proszę pana, jak torturowany był? Jak mógł być? No protest głodowy mieli. No i co z tego, że mieli protest głodowy? Ale to pani wierzy w ten protest? Nie, nie wierzę. Nie wierzy pani? Nie, nie wierzę. Czyli co, to ściema była? Znaczy może nie tyle ściema, ale był dokarmiany, więc jeżeli człowiek, który prowadził głodówkę, to nie wychodzi z takim uśmiechem na twarzy i z tobołkami z więzienia. Sorry, Gregory, proszę. No ale może właśnie miał ten uśmiech, bo wyszedł i się cieszył. Proszę pana, nie. Że nie. No bo nie. To, wie pani co, bo to chodzi, że tortury, że tam właśnie tę rurkę przez nos mieli wprowadzać, że to o to chodzi. Przez nos, przez gardło, co jeszcze przez to mieli mu wprowadzać? Proszę pana, no kto takie głupoty... Czyli nie wierzy pani. Nie wierzę w to, w nic. No, ale no tacy to... ludzie, którzy zostali prawomocnie skazani, to powinni siedzieć. No, ja wierzę w Boga, proszę panią, ale nie w... Tak, w Tuska wierzę, żeby pani wiedziała, że w Tuska wierzę. Tak, oczywiście w niego wierzę. No i bardzo dobrze, że widać po mnie, bo w Tuska wierzę. Aby nie w Kaczyńskiego i naszego prezydenta. No bo no prezydent jednak drugi raz ułaskawił. No i mówi, że panowie są krystalicznie czyści. Proszę no pana, to dlaczego tak mówię? Żebym miała może 20 lat, to może bym w to uwierzyła. Ja już za długo żyję na tym świecie i wiem, co się działo i co się dzieje. Co się dzieje? No proszę pana, no takiego bałaganu jak u nas w Polsce, teraz w Sejmie i w tym, to chyba nigdzie nie ma i nie było. No to kto odpowiada za ten bałagan w takim razie? To jest cyrk. To jest cyrk, to jest cyrk, proszę. O czym? No proszę pana, kto odpowiada? Wstyd na cały świat, pan prezydent podejmuje takie decyzje, a nie inne, bo jest w stronę swojego kolesiostwa. Pan... Kolesiostwa aż, no ale, ale... Andrzej Duda mówi, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Nie, na pewno nie jest nie moim. Jest. Nie, nie, absolutnie. Ja się nie czuję, żeby był moim prezydentem, bo on w moim interesie nic nie robi, tylko w interesie swoich kolegów. No proszę pana, no to wiele takich osób, które siedzą i czują się niewinne, to też powinni być ułaskawieni. No tak, mamy przykład po Tomaszu Komendzie, 18 lat siedział i niewinnie dzieciak siedział. Wyszedł i on się nie potrafi przez tyle lat odnaleźć w społeczeństwie, w życiu. Życie zmarnowane dzieciak ma do końca swojego własnego życia. No ale widzi pani, no Jarosław Kaczyński mówi jasno, że to byli więźniowie polityczni, że w ogóle konstytucja jest łamana, że demokracja jest zagrożona. Ale, dlaczego tak mówi? A czy oni walczyli przeciwnikami jakimiś, czy z kimś, o demokrację, tak jak w latach 80. walczyli? No prezes mówi, że z korupcją walczyli, że zwalczali korupcję i że za korupcję no otrzymali pana. Wyrok. No tak mówi prezes. No to. Za korupcję. No, chociaż sąd mówi, że w związku za z aferą gruntową. No, to... no chyba dobrze pamiętamy, co z Leperem zrobili, proszę pana. Jak go chcieli z Kleperem, z Kwaśniewskimi, z Marczuk, z Sawicką, no to chyba ja nie mam jeszcze sklerozy. Jeszcze dobrze wszystko to pamiętam, co oni robili. I nic przeciwko tym ludziom, nic, żadnych oskarżeń, niczego. No. Ale widzi pani, był protest wolnych Polaków pod Sejmem. Ludzie też się zbierali pod więzieniem i jak tam był Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, no to są ludzie, którzy uważają, że są chyba bohaterami. No. Ordery trzeba im dać białego. Trzeba za dać ordery? Zasługi. Tak, trzeba im dać. Przecież to jest śmiech na sali, żeby tam prezydent się przytulał z nimi, z przestępcami. To jest, śmieje się. Tak, cały świat się śmieje. Czyli pani też jest tym oburzona? Oczywiście, jak najbardziej. On tam się skarży na swój kraj, tak. I że on do Unii Europejskiej. I co, Wera Jurowa, co mu odpowiedziała, że jednostkami się nie zajmują. A teraz Kaczyński
chce protest, składa skargę do Unii, gdzie ją nienawidzi, gdzie chciał nas wyprowadzić. Chciał nas wyprowadzić, a teraz chce ja głosowałam, żebym ja była w Unii Europejskiej. I on mnie chciał wyprowadzić po mojej... Czyli to, pani zdaniem, cała ta sytuacja nie jest ani prawa, ani sprawiedliwa? Nie. Absolutnie. Absolutnie, proszę pana, absolutnie. No ja myślałam, że tylko ja jestem taka jakaś odklejona od rzeczywistości, że... Co zrobili z Lotosem? Sprzedali za 2 miliardy, gdzie 9 miliardów powinni dostać za to? I co z tymi pieniędzmi zrobili? Wyprowadzali pieniądze dla siebie. Ukradli wszystko. No dla siebie, tylko. TVN24 to w ogóle tak. Wszystko ukradli. Wszystko nic kradli, nie mamy, kłamią tylko, i w ogóle. Tylko dostaliście pieniądze, emeryty, wszystko. Ale Republikę, no chwał, bardzo, brawo, brawo, Republika. Republika, najlepsza telewizja. Tak, tak. O każdym. Republika i trwa. A TVN i te tatałaństwa to są nic nie warte. Nic nie warte. Antypolskie. Antypolskie. To są tak samo i teraz publiczna, to jest obrzydliwa telewizja. Antypolskie. To jest oczywiście. Pani mówi wyprowadzić. Adolf Tusk. Adolf Tusk. Ale aż tak? Tak, proszę pana. Adolf. Nie dostali. Za co? Bo chcieli powalić, nie dawali. Pani myśli trochę pani logicznie. Głupoty takie. No głupoty to pani opowie. Pan Adolf Tusk. Na co z Lotosem? No co? Za Westen. Za Westen. A Orlen? Ile pieniędzy dał? Ja nie wiem, wy to chyba tak intuicyjnie widzicie siebie i siebie rozumiecie. Trochę w tym jest. Powiem panu, że dobry zespół nam się trafił w redakcji. A to jest wielka sztuka, jak się tak dowierzą ludzie, którzy i sercem są dla siebie i rozumem. To jest coś pięknego. Bo jak nieraz się znajdzie jakaś taka jedna osoba, taka, jak to brzydko powiedzieć, pluskwa, tam mówią, to może zepsuć humor wszystkich. Na szczęście na razie nie ma. Nie ma. Dużo zdrowia dla pana. Dziękuję bardzo. I do następnego miłego zobaczenia.